Greetings, Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, Text 1. Bhagavatam is the answer to all questions. Czytamy z drugiej księgi Srimad Bhagavatam, rozdział 10, tekst 1. Srimad Bhagavatam jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Sri Suka Uvacha. Sri Suka Uvacha. Sri Suka Uvacha. Sri Suka Uvacha. Acha sargo visargascha. Acha sargo visargascha. Acha sargo visargascha. Acha sargo visargascha. Stanam posanam utaraha. Stanam posanam utaraha. Stanam posanam utaraha. Stanam posanam utaraha. Anvantareshano. Sadhu katha, manvantareshanu katha, manvantareshanu katha, manvantareshanu katha, nirodha mukti ashayaha, nirodha mukti ashayaha, nirodha mukti ashayaha, Sisuka uvacha, Sisuka uvacha, acha sarga visargascha. Manvantara, zmiany wielu mamy.
Nisha Anu Kata. Nisha Anu Kata. Nauka o Bogu. Nauka o Bogu. Niroda. Niroda. Wracając do domu z powrotem do Boga. Wracając do domu z powrotem do Boga. Mukti. Mukti. Wyzwolenie. Wyzwolenie. Ashayaha. Ashayaha. Sumum Bogu. Translation of purport by the Divine Gates into Bhaktivedanta Swami, no purport. Srila Prabhupada Ki. Jai! Sri Sukadeva Goswami said, in the Srila Bhagavatam, there are 10 divisions of statements regarding the following. The creation of the universe, sub-creation, planetary systems, protection by the Lord, creative impetus, the change of manas, the science of God, returning home, back to God, liberation, and then the sonam bono. Sri Sukadeva Goswami rzekł, Śrimad Bhagavatam z 10 grup wypowiedzi, które odnoszą się do następujących tematów. Stworzenia wszechświata, wtórnego stworzenia, systemów planetarnych, opieki Pana, twórczego bodźca, zmiany wielu manu, nauki o Bogu powrotu do domu z powrotem do Boga, wyzwolenia i sumum bonum. Tekst numer 2. Dasamasya visunyartam navanam iha lakshanam. Varnayanti mahatmanaha chute chute nartena chanjasa. Translation. To isolate the transcendence of the sunam bonum, the symptoms of the rest are described sometimes by vague inference, sometimes by direct explanation, and sometimes by summary explanation given by the great sages. Żeby wyodrębnić transcendencję sumum bonum, symptomy pozostałych tematów zostały opisane czasami przez konkluzję buddyjską, czasami przez bezpośrednie wyjaśnienie, a czasami przez krótkie wyjaśnienie dane przez wielkich mędrców. So, sunam bonum, dasamasaya. We have that translation there? I mean, is there another? Sumum bonum is ashrayaha, and sumum bonum is... In other words, Prabhupada gives the word twice in these two verses, sunam bonum. Prabhupada używa tego samego słowa sumum bonum dwa razy. Once there he says ashraya, or the shelter, and then again in this verse he says dasamasya. Of the ten. So of the ten sumum bonum. Means pierwszym znaczeniu ashraya means of the ten. Of so, the? Of the ten. Of the ten. W pierwszym znaczeniu Śladat używa znaczenia sumowonym jako ashraya, a schronienie, a w drugim jest to, że ten z dziesięciu. So that's referring to Krishna, of the son of Bono. To się odnosi do Krishna jako sumum bonum. Text 3. Bhuta matendriya diyam janasaga udaritaha vamano guna vaishmadhyaya visharga purusho smitaha. Translation, the elementary creation of 16 items of matter, namely the five elements, fire, water, land, air, and sky, sound, form, taste, smell, touch, the eyes, ears, nose, tongue, skin, and mind, is known as sarga, whereas the subsequent resultant interactions of the modes of material nature is called visarga. Podstawowe stworzenie 16 składników materii, mianowicie pięciu elementów, ogień, woda, ziemia, powietrze i przestrzeń. Dźwięku, formy, smaku, zapachu, dotyku i oczu, uszu, nosa, języka, skóry oraz umysłu znane są jako sarga. Natomiast później powstałe wzajemne oddziaływania sił natury materialnej zwane są visarga. In order to explain the ten divisional symptoms of the Srimad Bhagavatam, there are seven continuous verses. The first of these under reference pertains to the 16 elementary manifestations of earth, water, etc., with material ego composed of material intelligence and mind. Istnieje siedem następujących po sobie wersetów, które wyjaśniają symptomy 10 działów Srimad Bhagavatam. Pierwszy z nich dotyczy 16 podstawowych manifestacji ziemi, wody i tak dalej, z materialnym ego składającym się z materialnej inteligencji i umysłu. The subsequent creation is a result of the reactions of the above mentioned 16 energies of the first Purusha, the Mahavishnu incarnation of Govinda, as later explained by Brahma in his treatise Brahma Samhita 547 as follows. Yakaranava jale bhajati svayoga nidram ananta jagananda saroma kupa adhara sakta.
incarnation of Govinda, Lord Krishna, known as the Mahavishnu, goes into yoga nidra, mystic sleep, and the innumerable universes are situated in potency in each and every hair hole of his transcendental body. Późniejsze stworzenie jest rezultatem reakcji wyżej wymienionych 16 energii pierwszego porusza, Mahavishnu, inkarnacji Govindy. Tak jak później w następujący sposób Brahma wyjaśnia to w rozprawie Brahma Samhita 5.47. Yakara naranava jalaya bhajatisma yoga nidram ananta jagadanda sarama kupaha adhara shaktim avalamya param svamurtim Govinda Madhi Purushan Tamaham Bhajami. Pierwszy Purusha, inkarnacja Govindy, Pana Kryszny, znany jako Mahavishnu, zapada w mistyczny sen Yoga Nidra. A niezliczone wszechświaty znajdują się w potencji wszystkich porów jego transcendentalnego ciała. As mentioned in the previous verse, Shrutena, or with reference to the Vedic conclusion, the creation is made possible from the Supreme Personality of God directly by manifestation of his particular energies. Without such a Vedic reference, the creation appears to be a product of material nature. This conclusion comes from poor fundamental knowledge. Jak wspomina o tym poprzedni werset, według Śrutena, czyli według konkluzji wedyjskiej, stworzenie bezpośrednio z Panem jest możliwe dzięki manifestacji Jego poszczególnych energii. Bez takich wedyjskich informacji stworzenie wydaje się być produktem natury materialnej. Taka konkluzja powstaje w wyniku małej wiedzy. From Vedic references concluded that the origin of all energies, namely internal, external, and marginal, is the Supreme Personality of Godhead. As explained here and before, the illusory conclusion is that creation is made by inert material nature. The Vedic conclusion is transcendental light, whereas the non-Vedic conclusion is material darkness. The internal potency of the Supreme Lord is identical with the Supreme Lord, and the external potency is enlivened in contact with the internal potency. The parts and parcels of the internal potency, which react in contact with the external potency, are called the marginal potency of ordinary entities. Wedy podają, że jest najwyższa osoba Boga. I jak już wyjaśnialiśmy wcześniej, konkluzja, że stworzenie powstaje dzięki biednej naturze materialnej, jest iluzoryczna. Konkluzja wedyjska jest transcendentalnym światłem, natomiast niewedyjska konkluzja jest materialną ciemnością. Wewnętrzna energia Najwyższego Pana jest tożsama z Nim, a zewnętrzna energia jest ożywiona w kontakcie z energią wewnętrzną. Integralne cząstki energii wewnętrznej, które działają w kontakcie z energią zewnętrzną, nazywane są energią marginalną, czyli żywymi istotami. Thus the original creation is directly from the Supreme Personality of Godhead or Parabrahma, and the secondary creation as a reactionary result of the original ingredients is made by Brahma. Thus the activities of the whole universe are started. Zatem oryginalne stworzenie pochodzi bezpośrednio od najwyższej osoby Boga, czyli Parabrahmana, a wtórne stworzenie jako rezultat reakcji oryginalnych składników dokonane zostało przez Brahmę. W ten oto sposób zostają zapoczątkowane czynności całego wszechświata. Shri Chaitanya Manavista Shavitam Jena Bhutale Sayam Rupa Karam Maya Dadati Saparatika Shri Krishna Chaitanya Nahu Nityananda Shriyana Nigarara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So important for us especially is the arguments or the conclusion as given here that creation takes place by the will of the Lord. Więc tutaj ważnym argumentem jest, że stworzenie powstaje dzięki woli Pana. In the university they're preaching just opposite, that matter got agitated by something and then creates and life comes from that. A na uniwersytetach nauczają tego, że materia została zaagitowana przez coś i to jest przyczyną stworzenia. So Śrīla Prabhupāda was always challenging that atheistic theory. I Śrīla Prabhupāda zawsze wyzywał tą materialistyczną teorię. Matter of fact, there's a whole book
dedicated to this point of the name of the book is Life Comes from Light. I nawet jest cała książka zatytułowana temu tematowi, która się nazywa Źródłem życia jest życie. The seed of this book was discussions that Prabhupada had on morning walks in Los Angeles. Więc tym głównym składnikiem tej książki jest to, że są tam spacery poranne Śrila Prabhupada z jego uczniami na plaży w Los Angeles. With his scientific or science trained disciple Bhakti Swarupananda. Z jego wśród tych uczniów był też uczeń, który był naukowo wykształcony o imieniu Bhakti Swarup Damodar. We have that in Polish? Yes. Oh, who have of you among you have read that book in Polish or English? Kto przeczytał tę książkę Źródłem życia jest życie po polsku? Life comes from life. So there we see the good arguments are made. Prabhupada was saying like if you take a yellow chemical and a white chemical, you put them together, you can't make one egg. That a chicken will come. Na przykład taki przykład podaje Śrila Prabhupada, że weźmiesz żółte chemikalie i białe chemikalie, połączysz je, to nigdy nie stworzysz jajka. So we have to know these arguments in order to confront the atheists who will challenge us. Więc powinniśmy znać te argumenty i mieć taką odwagę, aby konfrontować się z ateistami. For the most part we avoid the atheists, but if they confront us in our preaching, or if they're a little innocent, then we have to provide the arguments, that common sense arguments, that life comes from life. Więc na ogół unikamy ateistów, ale jeżeli nas atakują i konfrontują nas z różnymi argumentami, powinniśmy być przygotowani, aby odeprzeć te argumenty. It's simply a theory. They can't do it in the scientific system, at least when I went to school, there was a scientific process. One of them is demonstrate. Więc oni nie mają żadnych dowodów. Na przykład kiedy ja chodziłem do szkoły, to oni tylko demonstrują coś. Nie są w stanie pokazać tego punktu, czy oprzeć tego punktu tak naocznie, że życie pochodzi z materii. I was arguing with one atheist on this point at his campus and he said, well, no, they created a virus. Więc ja argumentowałem, kłóciłem się z takim jednym ateistą i on powiedział, oni stworzyli wirusa. They may have created a virus because the virus is dependent on life for its existence. Tak, mogli stworzyć wirus, ale wirus zależy od życia. The virus can only live and multiply when it's in contact with a living thing. Więc wirus może żyć i tak powielać się wtedy, kiedy ma kontakt z życiem. So even if a virus came from matter, it wouldn't be able to live because it requires a living thing in order to get its sustenance. Jeżeli wirus pochodzi z materii, to on nie może żyć, ponieważ nie ma kontaktu z żywą substancją. So we want to see them make a living thing that can reproduce itself, just like even a one cell amoeba has the ability to reproduce and continue its existence. Więc my chcemy widzieć coś się powiela, tak jak ameba może się powielać, ponieważ jest żywą istotą i może powielać na wiele różnych form. But they can't make even a one-cell creature that has the ability to duplicate itself. Więc oni naukowcy nie są w stanie stworzyć nawet jednej komórki, która może się powielać. And to live off the, you can say, innate or the material, i nie jest w stanie po prostu wytwarzać materialnych substancji. So they are bluffing, only bluffing. Prabhupada used to call it post-dated check, that in the future they think they'll be able to do it, but now they can't do it. Oni tak zamydlają oczy, blefują i nie przedstawiają, jak jest post-dated check. Przetłumaczymy. Post-dated check. Jak przetłumaczymy post-dated check? Czek bez pokrycia. Do you write checks to each other? Czy piszecie czeki w jednym drugim? I was writing in the down. Anyway, in America there's a system you can write a piece of paper on it and give it to them.
Then they put it in their bank and the money comes from your bank to their bank. It's called a check. Więc system czekowy jest taki, że piszesz na kartce papieru swoje imię i określoną sumę, dajesz komuś, ta osoba idzie do banku i wyciąga pieniądze. So sometimes they give it a postdated check means you can't cash it right away, you have to hold it for a month or something, then you can cash it, the money will be there. Więc czasami jest tak, że ktoś ci może dać ten czek, ten papier, ale nie ma w banku pieniędzy, musisz czekać jakiś okres czasu, kilka tygodni czy miesiąc i wtedy otrzymasz pieniądze. The same argument, they can't do it now, but they're saying we will be able to do it later. Więc ten sam argument przedstawiają naukowcy, że nie mogą teraz zrobić tego, ale zrobimy to w przyszłości. But every failure can say like that. I'm not successful now, but I'll be successful later. Każda osoba, która poniosła porażkę, może w ten sposób powiedzieć, że ja nie zrobię tego teraz, ale na pewno zrobię to w przyszłości. But we can show now that life comes from life. My teraz, w tym momencie możemy udowodnić, że życie pochodzi z życia. Because the parents are alive, they can produce a child who's also alive. Ponieważ rodzice, którzy są żywi, mogą wyprodukować dziecko, które jest żywe. And Krishna said that he is the original father, seed-giving father. A Krishna mówi w Bhagavad Gita, że on jest oryginalnym ojcem, osobą, która daje całe nasienie. But they can't show who their father is. Ale oni nie są w stanie pokazać, kim jest ich ojciec. They chase it back, and monkeys, and when it comes to the amoeba, is your father. Więc tak, poszukują wstecz i ich przodkiem jest małpa, jeszcze wcześniej jest amoeba. Of course, because they, you can say, don't want to believe in God, therefore they create this, Krishna gives them the intelligence, they can come up with these different theories. Więc nie chcą się podporządkować, nie chcą wierzyć w Boga, dlatego Krishna im podsuwa takie teorie, które po prostu, które oni przedstawiają. Because the living entity has free will, if he chooses to forget about the Lord will give him an opportunity to forget about it. Ponieważ żywa istota ma wolną wolę, jeżeli ktoś się upiera na tym, żeby zapomnieć o Bogu, więc Krishna daje odpowiednią inteligencję, aby ta osoba mogła o nim zapomnieć. To jest 729. To jest oparte na wersecie z Bhagavad Gita, Isha Dvesha Samudhena. I tak jak pragniesz, to come to the spiritual world, to the material world, że, then Krishna gives him facility. Więc kiedy pragniesz, aby udać się do świata materialnego, wtedy Krishna daje ci odpowiednie warunki. Why do we desire to come to the material world? This question is always there. To pytanie jest zawsze zadawane. Dlaczego przyszliśmy do tego świata materialnego? Because we have free will, we can desire to put ourselves in the center. Ponieważ mamy wolną wolę i możemy umieścić siebie w centrum. So as soon as we have that desire, then we're no longer welcome in the spiritual world. Jak tylko mamy, rozwijamy to pragnienie, że chcemy siebie umieścić w centrum, jesteśmy, opuszczamy świat duchowy. Because it'll create a disturbance. Ponieważ będziemy stwarzać niepokój. Just like suppose we're sitting here now discussing philosophy. If a child is there making a lot of noise, causing disturbance, yes, please, Mataji, take the child out of the room. Because it's causing disturbance. Ponieważ tutaj dyskutujemy filozofię, jeżeli pojawi się tutaj dziecko i zacznie krzyczeć czy robić hałas, wtedy ono jest przyczyną niepokoju i prosimy Mataji, proszę, usuń to dziecko na zewnątrz. So if the living entity desires to put himself in the center, that's a disturbance because everyone, because factually you don't belong in the center. Więc jeżeli ktoś rozwija tą mentalność, że chce być w centrum, to tak naprawdę rozwija, to nie jest w stanie żyć czy egzystować w świecie duchowym. Dlatego udaje się do świata materialnego i w świecie duchowym każdy jest szczęśliwy, żeby umieścić Krishna w centrum. Ale my wybraliśmy, żeby umieścić samego siebie w centrum. Dlatego ten świat materialny jest dla nas, abyśmy mogli się cieszyć. You can imagine that you're in the center. Wyobrażamy sobie, że możemy być w centrum. But after some time, if you're intelligent,
The material nature will show its naked face. Ale po pewnym czasie materialna natura ukaże nam swoją nagą prawdę. That there is nothing here to enjoy. Że tutaj nie ma czegokolwiek, w czym moglibyśmy się cieszyć. Przeżywanie przeżytego i nie ma w tym smaku, nie ma żadnego przyjemności. Then that consciousness of frustration can bring us to the point of inquiring from the proper spiritual master. I w tej świadomości, w tej frustracji możemy dojść do oryginalnej świadomości. So this is a prerequisite for becoming a sincere devotee. Więc to jest taki prerequisit. Jak to przetłumaczymy? To becoming a serious devotee. Więc to jest taki sposób, aby dojść do etapu takiego szczerego wielbiciela. We have to be convinced that on the material side there's no hope. Powinniśmy być przekonani, że na, po materialnej stronie nie ma żadnej nadziei. But Maya will advise us, no, you can be happy here. A Maya będzie zawsze nam dawała radę. Nie, tutaj możesz być szczęśliwy. As soon as you get the right husband, right job, right... Jak tylko dostaniesz odpowiedniego męża, odpowiednią pracę, odpowiednie to czy tamto, będziesz szczęśliwy. Then you'll be happy. Wtedy będziesz szczęśliwy. But we say you're already happy, but you've forgotten it. A my mówimy, już teraz jesteś szczęśliwy, ale zapomniałeś o tym. By constitution, you're full of joy. Konstytucjonalnie jesteś Ananda Maya Vyasat, jesteśmy pełni szczęścia. But because you're in a diseased condition due to false ego, the mode of passion, so you think you don't realize that you're joyful. Ale z powodu fałszywego i pasji nie jesteśmy w stanie po prostu zrealizować tego, że jesteśmy pełni szczęścia. So some would advise, like the Buddhists and others, you should give up your ego altogether. I czasami buddyści dają nam radę, żebyśmy całkowicie odrzucili nasze ego. The person would say, yeah, you give up your identity. Więc odrzuć swoją tożsamość. But this is a half-truth. Ale to jest połowa prawdy. You have to give up the false identity, but there's a real identity as a servant of Krishna. I powinniśmy odrzucić naszą fałszywe utożsamianie, ale to prawdziwe utożsamianie powinniśmy zaangażować w służbę dla Krishna. And there's a very reasonable understanding, because it's like in numbers, we have 0, minus 1, there's also plus 1. Więc to jest takie logiczne, że w numerologii mamy 0, jest minus 1 i plus 1. So the Buddhists have analyzed that the material world, there's nothing positive here, so they want to make everything zero. Więc buddhiści, oni widzą, że w tym świecie materialnym wszystko jest negatywne, więc wszystko chcą zanegować, zrobić 0. But they don't have information of the positive spiritual engagement. Ale nie mają wiedzy o pozytywnej, transcendentalnej, duchowej egzystencji. So therefore, Srimad Bhagavatam is presented for our edification. Dlatego Srimad Bhagavatam jest zaprezentowany dla naszego zrozumienia. For our benefit. Dla naszej korzyści. So it's a very scientific presentation, but we get the positive description and activities of the spiritual world and centered around Krishna. Więc tu jest pozytywne wyjaśnienie i to jest pełne transcendentalnej różnorodności albo myśli i zrozumienia, że Krishna jest w centrum. Because we can't just remain without activity. The nature of the soul is active. Ponieważ nie jesteśmy w stanie wyzbyć się aktywności. Dusza jest zawsze aktywna. We were on a morning walk with Srila Prabhupada in Mayapur, out in the field, and Srila Prabhupada said, if Bhaktivedanta Swami sat down, no, if I tell you, you can sit down here in the field for eternity, you won't be happy, you want to get up and go to Calcutta. Raz byliśmy ze Śla Prabhupadem na porannym spacerze w Mayapur i Śla Prabhupada tak powiedział, jeżeli kazał wam tutaj siedzieć na tym polu i być tutaj przez wieczność, na pewno byście byli niespokojni i chcielibyście udać się do Kalkuty. This is a fact. Variety is the spice of life. We want something to do that will enliven us. Więc to jest fakt.
Różnorodność jest matką przyjemnością i chcemy robić coś, co nas ożywia. Krishna Prabhupada has given us so many positive indications centered around the chanting of the holy name. Krishna Prabhupada nam tyle różnych zaangażowań, które są, które w centrum ustanawiają w centrum intonowania świętego imienia. So when anyone is sincere to be Krishna conscious, we can engage them. Więc ktokolwiek jest szczery, żeby i chce się zaangażować, możemy tę osobę zaangażować w ten proces. But most people, they have no interest. Ale większość ludzi nie interesują się tym. But somehow we have to tax our brain how to attract them. Ale my powinniśmy głęboko zastanowić się na tym, jak ich przekonać. Just like we had this festival over the weekend. Tak jak mieliśmy ten festiwal w weekendzie i tyle osób przyszło tutaj. In this way, we try to scatter the rice so the crows will come. Więc w ten sposób chcemy rozrzucić ten ryż, aby wrony mogły przyjść. You probably sometimes hear that analogy. If you want to attract the crows, you have to throw some rice. Więc Śladopad czasami dawa ten przykład. Jeżeli chcesz, żeby wrony przyleciały, musisz odrzucić trochę ryżu. So then people will come and they'll start engaging in devotional service and they'll see this is to give them the higher taste. Więc to jest prawda, więc jeżeli to zrobimy, to ludzie przyjdą i będą mogą być zainteresowani i starać się angażować w służbę oddania. But then the mind will come again and assault us. So we have to come to the point of intelligence. Więc ponownie umysł się pojawi, więc musimy starać się wznieść do płaszczyzny inteligencji. Real intelligence means we do what's best for us. Prawdziwa inteligencja to jest to, co że robimy to, co jest dla nas, z czego możemy osiągnąć korzyść. So, it's not a fanatical thing. We just want to do what's the best thing for ourselves. Więc to nie jest czymś fanatycznym. Chcemy zrobić to, z czego będziemy mieli osiągniemy korzyść. Serving Krishna is the best thing for us. Więc służenie Krishna jest czymś, co jest najlepsze. We'll become really happy. Wtedy możemy być naprawdę szczęśliwi. So we may not believe that, but we had the example of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada, who was at that level. Więc my możemy nie mieć wiary, ale mamy przykład Jego boskiej miłości Śrila Prabhupada, który był na tym poziomie. But we're convinced that that platform of existence is available. I jesteśmy przekonani, że ta płaszczyzna, ten poziom dany dla nas. But it's not cheap. We have to have a strong desire. Ale to nie jest czymś tanim. Musimy mieć bardzo mocne, silne pragnienie. But by desire we've come to the material world, by desire we can go back to the spirit. Więc dzięki temu pragnieniu mogliśmy udać się do świata materialnego i dzięki temu samemu pragnieniu możemy udać się do świata duchowego. So desire is in our hand. Więc to pragnienie jest w naszej ręce. Krishna is more attractive than Maya. Krishna jest bardziej atrakcyjny niż Maya. Any questions? Czy są jakieś pytania? Jeżeli nam się uda rozwijać świadomość Krishny i trafimy... Ja wiem tak po kolei, bo tak czego ci nie przetłumaczę, chociaż troszeczkę ja przetłumaczę na angielski, zrobić troszeczkę i przetłumaczę, więc... W momencie, kiedy nam się uda rozwinąć świadomość Krishny... Jeżeli nam się... If you can do... Jeszcze raz na ten... W momencie, z angielskiego na polski jest mi dobrze idzie, a z polski angielski trochę gorzej. W momencie, kiedy nam się uda rozwinąć świadomość Krishny i trafić do świata duchowego. In this moment when we develop full Krishna consciousness and we are entering spiritual world. Będziemy odczuwać szczęście, radość, wieczność i błogość, tak? Then we will feel full happiness, eternity, full knowledge. Ale wolna wola u nas zostaje. But there will be all the time with us free will. I czy istnieje niebezpieczeństwo, że my znowu możemy zapragnąć w
postawić siebie w centrum, no i wrócimy do świata materialnego. Is there any danger that we choose come back? We come back to the material world because still we have free will. It's like if a child puts his hand in the fire and gets a good burn, it's very unlikely that he'll put his hand in the fire again. To jest taki przykład jest bardzo jaskrawy, kiedy dziecko włoży rękę do ognia i tak naprawdę się sparzy i spali, może nawet czasami tą rękę, to będzie miało taki przykład bardzo długo, że nie wkładać rękę do ognia. But the child could put it in. Ale dziecko może ponownie włożyć rękę do ognia. In other words, the free will is always there because otherwise we become robots. Oczywiście ta wolna wola zawsze jest z nami, w innym wypadku byśmy byli robotami. But love always means voluntary. Miłość zawsze jest dobrowolna. But with loving God very sincerely, then we won't fall down again. Ale jeżeli bardzo szczerze będziemy kochać Boga, służyć Mu, to nie ma żadnej szansy, abyśmy upadli ponownie. Therefore Bhagavad Gita says, those who return, they don't come back. Dlatego w Bhagavad Gita jest powiedziane, że ci, którzy udają się do świata duchowego, nigdy nie wracają do świata materialnego. But if you say they can't come back, then you take away their free will. Ale jeżeli powiemy, że nie mogą tutaj przybyć do świata materialnego, wtedy zabieramy im tym żywym istotom wolną wolę. Czy ktoś jeszcze? That's okay. Czy to jest w porządku? All right, we'll stop here. Zatrzymamy się tutaj. Prabhupada ki jai. Prabhupada ki jai.